Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar, Geek Factor TV. W dzisiejszym odcinku mam dla Was wideo instrukcję gry Vikings Gone Wild. Jest to gra planszowo-karciana, deckbuildingowa, którą otrzymaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Games Factory, za co bardzo dziękujemy. Tradycyjnie jest jeden z dwóch filmików poświęconych tej grze. W poprzednim filmiku możecie zobaczyć recenzję tej gry. Jeżeli ta recenzja Was interesuje, kliknijcie proszę bardzo w link, który znajdziecie w opisie tego filmu. Teraz natomiast wideo instrukcja. Moi drodzy, wcielacie się w wikingów, w przywódców, każdy z Was będzie miał swoją wioskę, którą będzie starał się rozbudować, żeby najbardziej prosperowała. Będziecie atakować inne wioski i niszczyć inne budynki po to, żeby nieco przeszkodzić innym i sobie pomóc w drodze do chwały. Tak jak wspomniałem, jest to gra deckbuildingowa, czyli budowanie talii. Co to oznacza? Oznacza to, że będziemy brać jakieś karty, zaczynamy z jakąś talią startową, jakieś karty na ręce, będziemy zdobywać dodatkowe karty, te karty będą trafiały do naszej talii, potem z powrotem na naszą rękę. Słuchajcie, zaczniemy tradycyjnie od przygotowania. Przygotuję rozgrywkę dla Was tutaj dwuosobową, aczkolwiek to dla samego przebiegu rozgrywki tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, ma to jedynie znaczenie przy samym zakończeniu, kiedy gra się kończy w zależności od tego, ilu mamy graczy. Mucha tutaj lata. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Gra została wydana poprzez ufundowanie na platformie Wspieram To i zostało tam ufundowanych bardzo dużo, została tam ufundowana bardzo duża ilość dodatkowych kart. To, co ja Wam tutaj zaprezentuję, to jest zupełnie podstawowa rozgrywka przy wykorzystaniu zupełnie podstawowych kart. Wszystkie karty, które są te dodatkowe, mają taką literę K w lewym dolnym rogu. K od Kickstarter, ponieważ gra oryginalnie została wydana z kolei przez platformę Kickstarter. W Polsce została wydana przez Games Factory poprzez platformę Wspieram To. Więc tak jak mówię, zupełnie podstawowa wersja przy użyciu zupełnie podstawowych kart. Rozgrywka dwuosobowa. Przejdźmy teraz do przygotowania. Na dzień dobry ustawiamy planszę na środku stołu. Teraz każdy z graczy przygotowuje swój obszar gry. Rozpoczynacie od tego, że umieszczacie przed sobą swój arkusz gracza i dobieracie sobie dwa znaczniki, które sobie wybraliście, przedstawiające waszą postać, nazwijmy to. Jest jeden duży znacznik i jeden mały znacznik. Duży znacznik ląduje na waszym arkuszu w tym oto miejscu na chorągwi, a mały znacznik umieszczacie na torze punktów zwycięstwa na planszy, na polu oczywiście 0. Teraz rozpoczynacie budowę obszaru, który będziecie nazywać swoją wioską. Ustawiacie to albo po prawej, albo po lewej stronie od waszego arkuszu, tak naprawdę jak będzie wam wygodniej. Zaczynacie od umieszczenia wielkiej hali. Wielka hala to są tak naprawdę trzy karty, z których każda reprezentuje inny poziom. Jest wielka hala pierwszego poziomu, drugiego i trzeciego poziomu. Ustawiacie to jedna na drugiej tak, żeby na wierzchu była wielka hala pierwszego poziomu, pod spodem wielka hala drugiego poziomu i na spodzie wielka hala trzeciego poziomu. Patrzycie i zwracacie uwagę tylko na tą, która jest aktualnie na wierzchu, czyli na początku macie tylko i wyłącznie jakby wielką halę pierwszego poziomu. Możecie oczywiście ją rozbudować, jak to się rozbudowuje zobaczycie za nieco później wideo instrukcji, ale na początku wygląda to w ten sposób. Tutaj będzie się budowała wasza wioska. Tworzycie teraz talię misji. Robicie to w taki sposób, że najpierw dzielicie je w zależności od tego, ile punktów możecie dzięki tym misjom zdobyć. I to widzicie na samym dole każdej karty misji. Karty misji to są te niebieskie karty z takim oto rewersem. Robicie to w taki sposób, że najpierw bierzecie te karty, które dają wam 2 i 3 punkty zwycięstwa. Te dwie talie łączycie i tasujecie w jedną. Tasujecie to oczywiście dużo dokładniej niż ja robię teraz. Tak samo tasujecie wszystkie karty misji, które dają wam jeden punkt zwycięstwa. Również je tasujecie i z tych kart, które dają jeden punkt, dobieracie losowo dwie i umieszczacie je na swoim arkuszu graczy w tym oto miejscu. Jak już to zrobicie, bierzecie karty dające jeden punkt i umieszczacie ten stos na stosie kart, które dają 2 i 3 punkty. Tak stworzoną talię kart misji umieszczacie gdzieś w pobliżu planszy, tak aby wszyscy gracze mieli do niej łatwy dostęp. Każdy z graczy tworzy teraz swoją talię początkową. Karty początkowe to są te karty z takim oto obramowaniem. Każdy z graczy pobiera teraz 6 kart piwa, 2 karty wikińskich wojowników i 2 karty złota. Wszystkie te karty zbieracie, bardzo dokładnie je tasujecie
i umieszczacie na waszym arkuszu gracza w tym oto miejscu. Tutaj będzie miejsce na stos kart odrzuconych. Teraz zajmijmy się wspólnym obszarem gryzeń. Zacznijmy od planszy i umieszczenia odpowiednich kart na planszy. Tutaj macie miejsce na karty jednostek, tutaj na karty umocnień, a tutaj na karty budynków. Jak widzicie, macie trzy miejsca na karty jednostek i w tej talii podstawowej, w tej podstawowej wersji gry, którą tutaj przygotowuję, mamy tak naprawdę trzy rodzaje jednostek i po kilka kart z danego rodzaju. Więc bierzecie teraz wszystkie karty każdego rodzaju jednostek i umieszczacie je na tych polach na planszy. Te karty jednostek w wersji podstawowej to łamignat, elf łucznik i mój ulubiony świniobot. Dokładnie to samo robicie z kartami umocnień. Mamy armatę, kurzą wieżę i wyrzutnię owiec. Również trzy rodzaje i trzy miejsca na planszy. Jeśli chodzi o budynki, jak widzicie, macie 6 miejsc, mamy 6 rodzajów budynku, czyli warzelnie, odlewnie złota, karczmę, skład piwa, skład złota oraz drakar. W tym miejscu na planszy lądują karty z tak zwanej ścieżki Odyna. To jest ścieżka Odyna. Można te karty rozpoznać po tym, że w prawym dolnym rogu mają taką oto ikonę. Tę samą ikonę, którą widzimy tutaj. Tasujemy dokładnie wszystkie karty z tej talii. Talię umieszczamy w tym miejscu na planszy oraz wykładamy pierwsze 5 kart z wierzchu stosu w taki oto sposób, tworząc ścieżkę Odyna. Gotowa ścieżka Odyna będzie się prezentować o tak. Tutaj mamy teraz miejsce na karty łaski bogów. Karty łaski bogów to są karty, które w lewym górnym rogu mają taki oto symbol. Pierwsze co robimy, to jeżeli nie gramy na 3 lub 4 graczy, usuwamy z talii wszystkie te karty, które mają 3 plus tutaj w prawym górnym rogu. Te karty używamy tylko jeżeli gramy na 3 lub 4 graczy. Jeżeli gramy na 2 graczy, to te karty usuwamy do pudełka. Następnie, już niezależnie od tego, ile macie graczy, bierzecie wszystkie pozostałe karty łaski bogów, tasujecie je i dobieracie losowo z tej talii 3 karty na gracza. Czyli jeżeli przygotowujemy rozgrywkę dwuosobową, dobieramy 6 kart. Te 6 kart umieszczamy w tym miejscu na planszy i odkrywamy teraz dwie wierzchnie karty, umieszczając je tutaj. Sposób na zdobywanie tych kart będzie omówiony nieco później. Jak już je zdobędziecie i będą w waszych osobistych taliach, będziecie mogli je zagrywać normalnie, tak jak każdą inną kartę. Ale o tym, jak dokładnie je zdobywamy, tak jak mówię, powiem nieco później. Nieużyte karty łaski bogów oczywiście wracają do pudełka. W tym oto miejscu umieszczamy 4 karty bonusów końcowych. Robimy to tak, że bierzemy wszystkie karty bonusów końcowych. To są karty z takim oto rewersem. Tasujemy to dokładnie oraz umieszczamy wierzchnie 4 losowe karty bonusów końcowych w tym oto miejscu, tak żeby wszyscy gracze przez całą grę je widzieli. Te karty są otrzymywane przez są przyznawane graczom na koniec rozgrywki. To jest szansa na zdobycie, jak widzicie, większej liczby punktów na sam koniec gry. Instrukcja podpowiada nam, że jeżeli to jest wasza zupełnie pierwsza rozgrywka, to nie losujecie sobie karty bonusów końcowych, tylko wybieracie te konkretnie wskazane. Czyli te, które widzimy akurat tutaj. Król świń, górnik, budowniczy i przodownik. W pobliżu planszy, również w miejscu dostępnym dla wszystkich graczy, umieszczacie żetony konstrukcji i uszkodzeń. Te żetony są dwustronne, w zależności od tego, z której strony chcecie skorzystać, tę stronę wiadomo używacie. Wówczas jak ją używacie, to drugą stronę logiczne ignorujecie. Te żetony to są zarówno konstrukcji i uszkodzeń. Macie też beczki piwa oraz sztabki złota. Losowo wybieracie teraz pierwszego gracza. Jeżeli nie chcecie tego robić losowo, to pierwszym graczem może zostać gracz, który na przykład ostatnio pił piwo, albo ten gracz, który ma najdłuższą brodę. Jak już to zrobicie, to pierwszy gracz otrzymuje znacznik pierwszego gracza, czyli nasz Mjolnir. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowanie. Teraz jesteście gotowi już, żeby zagrać. Cała gra jest podzielona na serię rund. Liczba rund jest tutaj bliżej nieokreślona, ponieważ gra się skończy w momencie, jak zostaną spełnione konkretne warunki zakończenia. Mianowicie liczba punktów, którą zdobędzie któryś z graczy. Jeżeli gracie na dwóch graczy, to ta liczba punktów to 40.
Jeżeli gracie na 3 lub 4 graczy, to ta liczba punktów to 30. Jeżeli któryś z graczy tę liczbę punktów przekroczy, wówczas gra się będzie kończyła. O tym jeszcze powiem za chwilę. Jedna runda z kolei jest podzielona na fazy. 5 faz. Pierwsze dwie fazy to faza produkcji i faza dobierania. Zobaczmy, jak te fazy przebiegają. W fazie produkcji każda ważelnia i każda odlewnia złota produkuje jedną sztukę odpowiedniego towaru. Ważelnia piwo i odlewnia złoto. Robicie to, zaznaczacie to w taki właśnie oto sposób, jak ja przed chwilą, czyli umieszczacie te zasoby z zasobów ogólnych na waszych budynkach. Co jest ważne, każda taka karta produkuje tylko i wyłącznie jedną sztukę danego zasobu i w żadnym momencie gry na takim budynku nie mogą się znajdować dwa czy więcej zasobów. Teraz jest faza dobierania i w tej fazie każdy z graczy dobiera ze swojej talii na rękę dokładnie 5 kart. Te 5 kart stanowią waszą rękę i z tych kart będziecie korzystać w fazie akcji. Dodatkowo, na początku gry to się nie sprawdzi, tak samo jak na początku gry nie będziecie mieli żadnych budynków, z których będziecie mogli produkować zasoby w fazie produkcji. Jeżeli w trakcie gry zobaczycie, że później realizujecie którąś misję i zobaczycie teraz, że macie wolne miejsce na kartę misji, to z talii wspólnej dobieracie wierzchnią kartę misji i umieszczacie ją w tym oto polu. Poprzednie karty misji oczywiście będziecie zbierać tutaj, o czym jeszcze wam przypomnę za chwilę. Później w trakcie gry może wam się udać wybudować takie budynki jak karczma. Karczma spowoduje, że w fazie dobierania nie dobieracie 5 kart, tylko 6 kart na rękę. W sensie dobieracie o jedną kartę więcej za każdą karczmę, którą będziecie posiadać. Tak samo być może będziecie mieli drakara. Drakar z kolei pozwala wam zachować jedną kartę z poprzedniej rundy. Oznacza to, że jak będzie moment na dobranie 5 kart albo 6 dzięki karczmie, to jeżeli będziecie mieli na ręce jedną kartę z poprzedniej rundy, to wówczas łącznie, jak dobierzecie wszystko, co macie dobrać, będziecie mieli, powiedzmy w tym wypadku, 7 kart. Ponieważ jedną kartę zachowaliście z poprzedniej rundy, a 6 kart dobraliście. 5 podstawowych plus 1 dzięki karczmie. Na początku jednak, przypominam, nie macie żadnych budynków, więc w pierwszej zupełnie rundzie dobieracie po prostu przepisowe 5 kart. Jeżeli później w trakcie gry będziecie chcieli dobrać 5 kart albo więcej ze swojego stosu, a nie będziecie mieli tyle kart, na przykład tak jak teraz w tej sytuacji mam tylko 2 karty, no to dobieracie tyle, ile możecie, następnie bierzecie wasz stos kart odrzuconych, dokładnie go tasujecie, dokładnie niż ja teraz, i tworzycie z niego wasz nowy stos do dobierania. I kontynuujecie dobieranie, czyli na przykład tak jak ja przed chwilą dobrałem 2 karty z 5, no to teraz po przetasowaniu i utworzeniu nowego stosu dobieram pozostałe 3, żeby łącznie mieć 5. I teraz zaczyna się zabawa, ponieważ kolejna faza, trzecia, to faza graczy. W tej fazie gracze wykonują swoje akcje. Akcje wyglądają w ten sposób, że większość tych akcji wykonujemy poprzez zagrywanie kart z ręki. Teraz te akcje, które możemy wykonać, to jest 6 akcji. Pierwsza akcja to jest zakup jednostek, umocnień albo kart ze ścieżki Odyna. Druga akcja to jest zakup budynku. Trzecia akcja to ulepszenie swojej wielkiej hali. Czwarta akcja to atak innego gracza i atak jest jedyną akcją, gdzie angażują się inni gracze podczas tury aktywnego gracza. Piątą akcją to wykonanie misji i ostatnią możliwą akcją to wymiana surowców. Wygląda tak, że rozpoczynając od pierwszego gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz rozgrywa swoją turę. W swojej turze, zagrywając karty, wykonuje wszystkie akcje, które chce z tych 6 dostępnych, tyle razy, ile chce w dowolnej kolejności. Jego decyzja, dopóki go na to stać, dopóki chce, dopóki może, wykonuje te akcje. Potem jak to zrobi, swoją turę rozgrywa kolejny gracz i tak dalej, aż wszyscy gracze rozegrają swoją turę. Zobaczmy teraz, jak przebiegają, jak wygląda wykonywanie tych poszczególnych akcji. Pierwszą akcją jest zakup jednostek, umocnień albo kart ze ścieżki Odyna. W jaki sposób to robicie? No, żeby móc kupić kartę, to musicie za nią zapłacić. Jak płacimy? Mamy tak naprawdę dwie tutaj waluty. Piwo i złoto. Koszt każdej karty, którą chcecie kupić, jest wyrażony w prawym górnym rogu każdej karty. I teraz ten koszt może być wyrażony tylko w złocie, tak jak tutaj widzimy, 4 sztuki złota są potrzebne, tylko w piwie, tak jak tutaj macie 3 sztuki piwa,
albo w obu. Czyli żeby kupić świniobota, musiałbym wydać 4 sztuki piwa i 3 sztuki złota. Zasoby wydajecie poprzez albo zagrywanie kart, które dają wam te zasoby. Ta karta na przykład daje nam jedną sztukę piwa, a ta karta daje nam jedną sztukę złota. Albo z zasobów, które macie uzbierane albo przechowane z poprzednich rund. Uzbierane w sensie wyprodukowane w fazie produkcji albo przechowane z poprzednich rund. Jeżeli będziecie mieli oczywiście uprzednio wybudowane jakieś budynki, które pozwalają wam zasoby przechować. Ale o tym jeszcze więcej za chwilę. Jak widzicie, podstawowe karty są, no nazwijmy to delikatnie, słabe, ponieważ dają wam po jednej sztuce każdego towaru. Później w trakcie gry, jak będziecie te karty kupować, to wiadomo, będziecie mieli nieco mocniejsze. Na przykład taka karta już będzie wam na przyszłość dawała 2 sztuki złota. Ale tak to generalnie się odbywa. Patrzycie, którą kartę chcecie kupić, którą kartę możecie kupić i opłacacie koszt przedstawiony w prawym górnym rogu danej karty. Jeżeli są to zasoby, no to takie zasoby, wiadomo, zwracamy do zasobów ogólnych z naszych zasobów prywatnych. Jeżeli są te karty, no to takie karty zagrywamy po prostu przed siebie na swoim obszarze gry. Jak już taką kartę zakupimy, opłacając jej koszt, taką kartę pobieramy i od razu umieszczamy ją na naszym stosie kart odrzuconych. Taka zakupiona karta nigdy nie idzie do nas od razu na rękę. Jeżeli zakupicie kartę ze ścieżki Odyna, to ta karta, tak jak wszystkie, trafia na wasz stos kart odrzuconych. Następnie od razu, jak natychmiast, przesuwacie wszystkie karty w prawo, tak żeby uzupełnić puste pola, a na nowym polu najbliżej talii wykładacie nową kartę z wierzchu talii kart Odyna. I co jest najlepsze, od razu możecie tę kartę kupić, jeżeli tylko oczywiście na nią was stać. Dlatego ważne jest tutaj, żeby te wszystkie kroki wykonywać powoli, pojedynczo, jeden po drugim. Ponieważ mogliście zakupić jakąś kartę i następna karta, która mogłaby się pojawić, może się wam podobać jeszcze bardziej niż coś, co wcześniej planowaliście zrobić. Dlatego wykonujcie te ruchy powoli i spokojnie. Drugą możliwą akcją jest zakup budynków i to działa bardzo podobnie do tego, jak przed chwilą kupowaliśmy karty jednostek umocnień albo ze ścieżki Odyna. Ponieważ też opłacamy koszt widoczny w prawym górnym rogu, z tą różnicą, że te karty nie trafiają na stos kart odrzuconych, one nigdy nie trafiają do nas na rękę, tylko umieszczamy te budynki od razu w naszej wiosce, czyli w naszym obszarze gry. Teraz na tak postawionym budynku umieszczamy żeton konstrukcji, żeby zaznaczyć, że go w tej rundzie postawiliśmy, kupiliśmy. Oznacza to też, że po pierwsze w tej rundzie nie można z tego budynku korzystać, ale w tej rundzie też nie można go atakować. Dopóki taki żeton na nim się znajduje, te dwie rzeczy są niemożliwe. I teraz tak, tutaj wchodzi do gry nasza karta wielkiej hali. Jak widzicie, macie na niej napisane maksymalnie 3 budynki. Na każdej karcie jest napisane co nieco na temat ograniczenia co do liczby budynków, które możecie w danym momencie posiadać w swojej wiosce. W tym przypadku na przykład ciągle jesteśmy na pierwszym poziomie, czyli mamy maksymalnie 3 budynki. Wszystko ok, na razie postawiliśmy ten jeden, nic się nie stało. Później oczywiście mogą się pojawić kolejne budynki, no i wówczas musimy się już tego limitu trzymać. Co jest też ważne, nigdy w żadnym momencie gry nie możecie mieć więcej niż 3 kopie tego samego budynku. Czyli możecie mieć 3 karczmy, możecie mieć 2 karczmy, ale 4 karczm ani więcej nie możecie już mieć. To jest niezależne od tego, na jakim poziomie znajduje się wasza wielka hala. Może teraz 2 słowa o tym, jakie budynki w ogóle mamy tutaj i z jakimi budynkami mamy do czynienia i co one nam będą dawały w trakcie gry. Mówię tutaj oczywiście o tej wersji podstawowej, którą dla was przygotowuję. Więc tak jak widzicie, macie już karczmę, o której wam wspominałem wcześniej, że pozwala wam dobierać jedną kartę więcej podczas fazy dobierania. Macie również odlewnię złota, która produkuje dla was złoto. Macie warzelnię, która produkuje wam piwo. Macie drakar, który też już omawiałem wcześniej, pozwala wam zachować jedną kartę, przechować ją sobie na ręce na następną rundę. I następnie macie 2 takie bardzo do siebie podobne karty, skład złota i skład piwa. Te karty pozwalają wam przechować, tak jak się domyślacie, złoto i piwo, których nie chcecie wydać w danej rundzie. Ale o tym przechowywaniu jeszcze powiem wam nieco później, pod sam koniec omawiania, jak przebiega każda konkretna runda. Dobrze, porozmawiamy teraz o trzeciej możliwej akcji, czyli o ulepszeniu wielkiej hali. Jak to robicie?
Możecie ulepszyć halę poprzez opłacenie kosztu, który jest tutaj opisany jako koszt ulepszenia. Przy pierwszym poziomie ten koszt ulepszenia wynosi 3 sztuki złota. Czyli możecie ten koszt opłacić, tak jak mówiłem wcześniej, w kartach i w zasobach. Czyli teraz na przykład w ten sposób opłacam 3 sztuki złota karty, zagrywam przed siebie zasób, czyli sztabkę złota, zwracam do zasobów ogólnych i ulepszam wielką halę. Jak to zrobiłem, to widzicie, mam teraz wielką halę już na drugim poziomie. Zwiększa się mój limit co do budynków, które mogę mieć w swojej wiosce. No ale też jak będę chciał później ulepszyć tę halę do trzeciego poziomu, no to również koszt ulepszenia jest odpowiednio większy. Będę musiał opłacić już 6 sztuk złota, żeby móc zwiększyć swoją halę o jeden poziom w górę. Co jest ważne, jak uda nam się ulepszyć do trzeciego poziomu naszą wielką halę, to nie dość, że nie mamy wówczas już żadnego limitu co do budynków, to dodatkowo otrzymujemy z bomby od razu 5 punktów zwycięstwa po wybudowaniu, ale również dostajemy, jak już nam się uda ulepszyć wielką halę z drugiego do trzeciego poziomu, no to wówczas, jak widzicie, po pierwsze nie mamy już żadnego limitu budynków, jeśli chodzi o liczbę budynków, które mogą w naszej wiosce się znajdować, ale też otrzymujemy 5 punktów zwycięstwa od razu po wybudowaniu. Ostatnia ważna rzecz. Wielka hala sama w sobie nie wlicza się do limitu budynków. Czyli tak jakby jak mamy limit maksymalnie 6 budynków, to razem z wielką halą możemy mieć 7 budynków, jeżeli traktujemy halę jako budynek. Dobrze, teraz omówmy jedną z ciekawszych akcji w tej grze, czyli atak. Po pierwsze, atakujemy kartami z ręki i to kartami jednostek albo herosów. Najczęściej będą to jednostki, ponieważ jednostek będziecie mieli najwięcej. Herosi są w kartach łask bogów, które będziecie zdobywać w trakcie gry, no ale wiadomo, będziecie ich mieli nieco mniej, mam nadzieję, ja tak przynajmniej zawsze miałem, niż kart jednostek. Każda jednostka i każdy heros dają wam jakąś siłę. Jest to przedstawione za pomocą takiej ikony i cyfry w środku tej ikony. Teraz atakujecie jakiegoś gracza, deklarujecie atak i chcecie kogoś zaatakować. Po pierwsze, każdy gracz może być atakowany tylko raz na rundę i wy możecie zaatakować tylko jednego gracza. Czyli możecie zaatakować jednego gracza i musicie się upewnić, że ten gracz nie był już wcześniej celem ataku. Jest od tego jeden wyjątek, który powiem nieco więcej za chwilę. No i teraz jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że tak naprawdę atakujecie budynki tego gracza. I teraz wskazujecie, który budynek chcecie zaatakować i zagrywacie jednostki i herosów do zaatakowania danego budynku. I to jest ważne, ponieważ tutaj jest to istotne, jakie karty w którym momencie zagrywacie. Róbcie to po kolei, czyli mówcie, dobra, najpierw atakuję twoją karczmę. Każdy budynek w lewym górnym rogu ma wskazaną wartość obrony. Ja w tym momencie zagrywam wszystkie jednostki, które chcę zagrać na dany budynek. No i powiedzmy, zagrywam proszę o w tym momencie te dwie karty. Teraz te dwie karty dały mi łącznie 4 i 3, czyli 7 siły. Jest to dużo więcej niż 4, który ma dany budynek. Teraz atak jest udany w momencie, w którym siła ataku jest równa lub wyższa od siły obrony. Co jest też tutaj ważne, siły wszystkich jednostek zagranych na dany budynek się sumują, ale nie można ich rozdzielać na inne budynki. Czyli nie mogę na przykład powiedzieć, dobra, to daję tutaj 7, 4 idą w ten budynek, a 3 idą w ten budynek. Tak, tego nie możecie zrobić. Tak samo jakbyście mieli jedną jednostkę, powiedzmy, nie wiem, która miałaby 8 albo 10 siły, też nie możecie sobie tych punktów rozdrobnić na kilka budynków. Nie, nie, wybieracie jeden budynek i wszystkie jednostki, które do niego przydzielicie, atakują tylko i wyłącznie ten budynek z całą swoją siłą. Teraz zwróćcie uwagę, że tak się możecie zastanawiać, no ale skoro musi być równa lub wyższa, to po co zagrałeś 4 i 3 na budynek, który ma obronę o wartości 4? Otóż w tym momencie gracz, który się broni, który jest atakowany, ma szansę się obronić. I w jaki sposób może to zrobić? Zagrywając karty umocnień. Karty umocnień to są te niebieskie karty, które można było kupić sobie z planszy. Te karty również znajdują się wśród kart ze ścieżki Odyna. To są wszystkie karty, które mają w lewym górnym rogu taką tarczę. W momencie jak zagrywacie tę kartę, i musicie oczywiście mieć na ręce, więc musicie być zaatakowani w momencie, w którym macie jakieś karty na ręce, najlepiej żeby tak było. I wówczas zagrywacie i również tę kartę dołączacie do budynku, który jest atakowany. I teraz co jest ważne, atakujący na to już nie reaguje.
Ta wartość, która jest tutaj wskazana, jest dodawana do wartości obrony atakowanego budynku. Czyli ten budynek, i ten budynek już do końca rundy tak będzie miał, ma w tym wypadku zwiększoną obronę o 4, czyli 4 plus 4 to jest 8. Dlatego to jest ważne, jeżeli będziecie atakować, miejcie na uwadze, że wasz przeciwnik może mieć na ręce jakieś karty umocnień, które będzie chciał zagrać, żeby się obronić. Jest też możliwe oczywiście pilnowanie tego i zwracanie uwagi, kto mniej więcej ile kart umocnień kupił, kto kiedy je zagrał, po to, żeby w miarę przewidzieć, jakie macie szanse na to, że będzie się akurat w tym wypadku próbował bronić. No więc teraz w tej sytuacji na przykład obrońca się obronił, tak? Ponieważ 4 i 4 to jest 8, większe od 7 naszego atakującego, co za tym idzie, obrońca wygrał. Obrońca w momencie jak się obroni, dostaje jeden punkt za każdą kartę jednostki i lub herosa, która została wykorzystana do ataku na dany budynek. Czyli w tym wypadku obrońca dostałby dwa punkty zwycięstwa, co oczywiście zaznacza od razu na torze punktów zwycięstwa. Dodatkowo, jeżeli udało mu się odeprzeć ataki na wszystkie budynki, które zostały zaatakowane w danej rundzie, w danej akcji ataku, prawda? Może to być również jeden budynek, tak? Podczas swojej akcji ataku gracz może chcieć zaatakować tylko jeden budynek innego gracza. Ale nieważne ile budynków miało być zaatakowanych, jeżeli obrońcy udałoby się odeprzeć wszystkie ataki na wszystkie budynki, wówczas dostaje dodatkowy jeden punkt zwycięstwa i to jest tak zwana mistrzowska obrona. Jeżeli natomiast nasz gracz się nie obroni i atak się uda, no to wówczas na takim zaatakowanym, szczęśliwie udanie, przepraszam, zaatakowanym budynku, umieszczacie żeton uszkodzenia. Dodatkowo dostajecie nagrody, za które są wskazane na każdej karcie budynku. Jeżeli macie taką ikonkę, oznacza to, że to są dodatkowe punkty plus ileś tam punktów, w tym wypadku 2, jeżeli macie to na tą cyfrę na tle takiej właśnie gwiazdy, która reprezentuje punkty zwycięstwa. W przypadku składu piwa macie taką ikonkę, która jest napisana nagroda za atak. Jeżeli zaatakujecie z sukcesem skład piwa, to oprócz tego, że umieścicie na tym żeton uszkodzenia, to dodatkowo, jeżeli w tym składzie piwa znajdują się jakieś beczki piwa, możecie te beczki piwa zarekwirować i umieścić je u siebie i możecie z nich skorzystać. Tak samo macie z składem złota. Jeżeli go zaatakujecie i wam się uda ten atak przeprowadzić, umieszczacie ten żeton i następnie pobieracie jedną sztabkę złota, jeżeli jakaś sztabka złota się tam znajduje. Również specjalną nagrodę ma wielka hala trzeciego poziomu. Wielka hala trzeciego poziomu, oprócz tego, że jeżeli uda wam się na to atak przeprowadzić, co nie jest łatwe, bo to jest 8 tutaj punktów obrony, jak widzicie, dostajecie 4 punkty zwycięstwa za dobrze przeprowadzony atak oraz dostaniecie kartę łaski bogów. Taka ikona mówi wam zawsze, że możecie otrzymać kartę łaski bogów. Jak się kartę łaski bogów otrzymuje, o tym powiem więcej nieco później. Słuchajcie, jak już przeprowadzicie, skończycie przeprowadzać ataki, przypominam, dla ułatwienia, dla przejrzystości i czystości, róbcie to tak, że atakujecie jeden budynek po kolei, tak najpierw jeden budynek, dajecie jednostki, dajecie obronę ewentualnie i tak dalej, następnie drugi, dokładnie tak samo. Jak już gracz, który rozgrywał swoją rundę i przeprowadzał atak, mówi, ok, dobra, już więcej budynków ci nie atakuje, no to teraz patrzy, ile budynków udało mu się zaatakować, tak? Czyli na ilu budynkach położył żetony uszkodzeń. Teraz macie takie ściągi tutaj w postaci takiej oto karty. No i teraz patrzycie, udane ataki. W tym wypadku mamy 3 udane ataki, prawda? Mamy 3 żetony uszkodzeń. No i teraz patrzymy, 3 udane ataki dają nam 5 punktów zwycięstwa. 5 punktów zwycięstwa, co oczywiście od razu zaznaczamy na torze punktów zwycięstwa. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że na planszy macie kogoś takiego, kto się nazywa Draco. Draco to jest taki potworek, którego możecie zaatakować za każdym razem, no ale tylko raz na rundę, tak? Czyli każdy gracz może zaatakować Draco raz na rundę. Draco, jak widzicie, ma siłę obrony o wartości 1, więc nie jest trudnym celem, a dodatkowo jak już go zaatakuje, on się nie broni też, więc to też ułatwia zaatakowanie go. No i oczywiście po przeprowadzonym ataku możecie wybrać, czy chcecie otrzymać za to jedną beczkę piwa, czy jedną sztabkę złota. To otrzymujecie i oczywiście od razu możecie z nich skorzystać. Podobna sytuacja jest, jeżeli zobaczycie na ścieżce kart Odyna kartę nieumarłego. Karta nieumarłego to jest karta, której nigdy nie będziecie sobie kupować na rękę. Jak widzicie, nawet nie ma żadnego kosztu wskazanego w prawym górnym rogu. Natomiast możecie go zaatakować. Możecie atakować nieumarłych no tylu, ilu chcecie, ilu akurat jest na ścieżce. Wartość obrony nieumarłego to 2, on również się nie broni, więc ta wartość wiecie na pewno, że się nie zmieni.
No i jeżeli wam się uda go zaatakować, to dostajecie wskazany zasób i dodatkowo jeden punkt zwycięstwa. Zaatakowany nieumarły jest od razu odrzucany i tak jak zwykle oczywiście wszystkie karty są przesuwane i dobieracie nową na ścieżkę kart Odyna. Po przeprowadzonym ataku trzymamy żetony uszkodzeń na naszych uszkodzonych budynkach i to spełnia rolę taką, że po pierwsze ktoś, kto atakował, może w tym momencie łatwo zobaczyć, ile ataków udało mu się przeprowadzić i ile za to dostanie punktu zwycięstwa, ale też jest to przypomnienie, że dany gracz był już w tej rundzie atakowany. No i teraz wspomniałem, że od tej zasady, że można atakować tylko jednego gracza na rundę i jeden gracz może być celem tylko jednego ataku, że od tej zasady jest pewien wyjątek. Teraz co o tym wyjątku powiedzieć? Ponieważ może się tak zdarzyć, że jak przyjdzie kolej na kogoś, to wszyscy pozostali gracze już się zdążyli nawzajem poatakować i wszyscy gracze byli już celem ataku i my teraz nie mamy kogo zaatakować. W takiej sytuacji i tylko w takiej możemy zaatakować niezaatakowany wcześniej budynek dowolnego innego gracza. To jest jedyna sytuacja, w której możemy jakby te zasady złamać, że atakujemy niby kogoś, kto już był wcześniej zaatakowany. Kolejną możliwą akcją jest ukończenie misji. Ukończenie misji jest bardzo proste. Jeżeli zrealizujecie to, co jest tutaj wskazane na karcie misji, to ogłaszacie to, hej, zrealizowałem misję. Bierzecie tę kartę, odkładacie ją zakrytą w tym oto miejscu na waszym arkuszu i otrzymujecie od razu punkty zwycięstwa wskazane na danej karcie misji. Co jest ważne, możecie ukończyć tylko i wyłącznie jedną misję na rundę. Czyli jeżeli w danym momencie uda wam się zrealizować cele obu misji, no to wybieracie, którą z nich chcecie ukończyć. Musicie to zrobić, możecie to ogłosić w dowolnym momencie waszej rundy, waszej tury, ale musicie to ogłosić jako jedną z akcji, które będziecie wykonywać. Również jedną rzeczą, którą możecie zrobić, możecie opłacić jedną sztukę złota albo w sztabce, albo z karty, wiadomo, i wymienić jedną kartę misji, która znajduje się na waszym arkuszu i dobrać z zasobów ogólnych nową kartę misji i umieścić ją na swoim arkuszu. Tę kartę, którą przed chwilą usunęliście w ramach tej wymiany, nie odkładacie tutaj na wasz stos zrealizowanych misji, tylko odkładacie ją na spód talii misji. O tym, że możecie taką podmiankę zrobić, przypomina wam to, ten oto wiersz na planszy. Te dwa wiersze natomiast przypominają wam o kolejnej akcji, którą możecie wykonać, czyli wymianie zasobów. W dowolnym momencie gry możecie wymienić dwie sztuki złota na jedną sztukę piwa albo dwie sztuki piwa na jedną sztukę złota. Oczywiście nie musicie tego wymieniać fizycznie, w sensie odłożyć dwie sztabki i dobrać sobie jedną sztabkę. Możecie po prostu odłożyć, tak, zagrywając karty, zagrać dwie karty złota i mówić i powiedzieć po prostu, to zagrywam jako jedną sztukę piwa. Ale jeżeli będzie wam łatwiej, możecie oczywiście wykorzystywać do tego drewniane żetony, beczek piwa i sztabek złota dla ułatwienia, no ale to już jakby jest wasza decyzja. Dobrze, porozmawiajmy teraz o tych kartach łask bogów. Kiedy je otrzymujemy i jak to się odbywa? Po pierwsze, dostajemy je wtedy, jeżeli przeprowadzimy udany atak na wielką halę trzeciego poziomu dowolnego gracza, albo jeżeli przekroczymy 5 punktów zwycięstwa, 12 punktów zwycięstwa i 20 punktów zwycięstwa. Nieważne, czy przekroczymy te punkty podczas tury innego gracza, czy podczas swojej, oraz nieważne, czy te progi zostały już przekroczone przez poprzednich graczy, za każdym razem jak ktoś ten próg przekroczy, który jest tutaj zilustrowany w ten sposób tą ikoną na torze punktu zwycięstwa, wówczas może dobrać kartę łask bogów. I teraz jak to robi? Dobiera wierzchnią kartę z stosu kart łask bogów i teraz wybiera, którą kartę chce wziąć sobie na stos kart odrzuconych. Tę kartę, czy jedną z tych dwóch, które widzimy. Jeżeli tą dobiera, tą odkłada, którą właśnie dobrał na rękę, no to wiadomo, po prostu to odkłada na swój stos kart odrzuconych, nic tutaj się nie zmienia. Jeżeli natomiast decyduje się jednak, że chce pobrać sobie tę kartę, która już znajdowała się na planszy, no to wiadomo, tę kartę, którą przed chwilą dobrał, umieszcza na przed chwilą z opustoszałym miejscu na planszy. Może się tak oczywiście zdarzyć, że w grze nie zostaną już żadne karty łaski bogów. Wówczas proste, nie możecie ich już dobierać, nawet jeżeli zrobicie coś, co by wam na to teoretycznie pozwalało.
Po fazie akcji następują dwie fazy porządkowe. Pierwsza faza, czyli czwarta faza, to faza przechowywania i piąta faza to faza końca rundy. Zobaczmy, jak te fazy wyglądają. Faza przechowywania to jest moment, w którym bierzecie wszystkie niewykorzystane beczki piwa i sztabki złota i umieszczacie je na waszych budynkach. Wiadomo, na odpowiednich, czyli piwo na składzie piwa, a złoto na składzie złota. Robicie to teraz i tylko teraz, tylko w tym momencie rundy. Dodatkowo, jeżeli w tym momencie uda Wam się zapełnić któryś ze składów, na przykład tak jak tutaj widzicie, udało mi się wypełnić 4 sztuki piwa, to dostajemy za to jeden punkt zwycięstwa, który zaznaczamy od razu na torze punktów zwycięstwa. Teraz mamy fazę końca rundy. Faza końca rundy przebiega w ten sposób, że wszystkie zagrane karty i karty, które nie zostały zagrane, które zostały nam na ręce, wszystkie te karty odrzucamy, czyli nie pozbywamy się wszystkich kart z ręki, nie mamy nic na ręce. Chyba że, tak jak mówiłem wcześniej, mamy wbudowany drakar i wówczas jedną kartę możemy sobie zachować na przyszłą rundę. No ale załóżmy, że tutaj go nie mamy, więc wszystkie karty zdobyte, zagrane, niezagrane, wszystkie trafiają na nasz stos kart odrzuconych. Dodatkowo z naszych budynków znikają wszystkie żetony uszkodzeń i wszystkie żetony konstrukcji, zwracamy je do zasobów ogólnych. Następnie karta znajdująca się na skrajnym prawym polu na ścieżce kart Odyna jest umieszczana na stosie kart odrzuconych. Wszystkie pozostałe karty są przesuwane i na świeżo opustoszałe miejsce przy samej talii dokładamy nową kartę z wierzchu talii. Słuchajcie, taka mała podpowiedź, ponieważ stos kart odrzuconych ze ścieżki kart Odyna jest niby tutaj wskazane, że jest po prostu awersem, prawda, do góry, czyli widzimy, jaka karta tam leży, ale może to wywołać pewne zamieszanie dla niektórych. Tam to się zdarzyło podczas pierwszej rozgrywki zupełnie, że wydawało nam się, że to jest kolejna karta, którą po prostu można kupić i ktoś chciał ją kupić i sobie wokół tego jakąś tam mini strategię zbudował. Dlatego najlepiej jest po prostu te karty odrzucać tutaj rewersem do góry. Taka mała uwaga z naszej strony. Chyba oczywiście, że będziecie pamiętać, no to wtedy się nie musicie tym przejmować. I ostatnia rzecz, prawda, znacznik pierwszego gracza jest zabierany i przekazywany kolejnej osobie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I to wszystko, moi drodzy. Wiecie już wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Vikings Gone Wild. Gra się kończy tak, jak powiedziałem. Jeżeli gracie na 3 lub 4 graczy, jeżeli któryś z graczy przekroczy 30 punktów. Jeżeli gracie na 2 graczy, jeżeli któryś z graczy przekroczy 40 punktów. W momencie, jak którykolwiek z graczy to zrobi, ta runda, w której się to wydarzy, jest ostatnią rundą w grze. Po tej rundzie następuje rozdanie tych bonusów końcowych i za to są przyznawane punkty. Teraz wygląda to tak, że mamy 6 punktów za każdy bonus, tak? Sprawdzamy, kto spełnia warunek i ta osoba, która ten warunek spełnia, dostaje tę kartę, dostaje te punkty. Może się zdarzyć, że więcej niż jeden gracz będzie spełniał te wymogi. Wówczas punkty za ten bonus, jeżeli więcej niż jeden gracz spełnia ten wymóg, punkty za ten bonus są rozdawane, rozkładane równomiernie pomiędzy wszystkich graczy. Więc wygląda tak, że jeżeli jest to tylko jeden gracz, no to wiadomo, to dostaje 6 punktów, jeżeli dwóch graczy, to 3 punkty każdy dostaje, jeżeli czterech graczy, to 1 punkt każdy dostaje. Tak to wygląda. Jeżeli po podliczeniu tych punktów z bonusów jest remis, to wówczas bierzemy te wszystkie karty bonusów, ale nie te z planszy, tylko te z pudełka, które odłożyliśmy podczas przygotowania, tasujemy je, dociągamy pierwszy bonus i sprawdzamy, kto to realizuje, kto spełnia ten wymóg. Jeżeli tylko jeden gracz, ten gracz jest zwycięzcą. Jeżeli nie, to jest remis i ciągniemy dalej. Jeżeli przejdziemy przez wszystkie nieużywane podczas gry karty bonusów końcowych, te z pudełka i ciągle będzie remis, wówczas dzielą się wygraną. Tyle, moi drodzy. Cała filozofia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek uwagi, piszcie to wszystko w komentarzach. Odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. W międzyczasie chciałem jeszcze raz podziękować wydawnictwu Games Factory za przesłanie nam gry do recenzji. Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!